Siemano moi kochani, z tej strony Fara, witam was w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Dzisiaj będziemy po raz kolejny oglądali najlepsze akcje w grze Stumble Guys. Więc lecimy z tematem. Chłop stał na awku i on mu dał buziaka i go wyrzucił na dół. No, nieźle, nieźle. A tutaj jeszcze jedna osoba stała na awku. 2, 1. Co? Jest taka możliwość? Czemu ja o tym nie wiedziałem? Moi drodzy, tego trika trzeba będzie przetestować i to koniecznie. No zobaczcie, co się dzieje. Wow! O tym nie wiedziałem. I co jest? Dlaczego ta rakieta cały czas bounsuje? Brawo, brawo ty, wariacie. Szkoda, że nie wiemy, w jaki sposób można tak zrobić. Nie gada, że jeszcze ucieknie, nie, wasted. Ale śmieszne. Okej, na szczupca. Okej. Fokus pełen i BOOM! No nieźle to zrobił, nie ma co gadać. Nienawidzę! A oni obydwoje tą samą emotkę użyli w tym samym czasie, tak? Chcą złapać Liska Chytryska za ogon? No jego jednak UFO Ludek wycałował. Śmieszne. Dobra. Gościu chciał zrobić wślizg. Lecą bomby. Na bombardmencie. Jest fokuset na chłopa. Jakiś tam bambik stoi. Co? Co? Jak on to zrobił? Ale to było piękne. Ja nie potrafię tak bananem celować. Co? Okej, jeszcze raz. Zabieru. Yes. Yes. W końcu zrozumiał, jak to działa. Leci chłop. Nie, no to są jakieś borowiki, to jest. A, bo to jest jeszcze finał w dodatku. A jak on to przegra? Uwierzcie mi, że nie uwierzę, nie? Wygrać mu się udało jeszcze, super. Żajo. Tak się chłop nazywa. Wow, wow, wow. Ale miał farta. Ale listwa. Co jest? Ej, dlaczego tak? No. Karma wróciła. Szybciej niż się tego spodziewał. Co jest? Fajna runda. I co? Aha. Przez ścianę przeskoczył. Dobra. Chłop znał triki. Jeden gong. Drugi, trzeci, czwarty, piąty. Co jest? Jakiś mocny zawodnik. Ja nie mam tej pani ciastek, ona jest mega fajna, taka płaska. Okej, okej. Ja myślałem, że jeszcze z tego wyjdzie jakimś cudem. Dlaczego na jakiejś zwykłej mapie podnosiły się bloki jak na Lawalandzie, o, Lawaland. Wyjdzie z tego? Aha. Na czym chłop gra, że ma takie wielkie ikony? Przeżyje, przeżyje, patrzcie, przeżyje. Co jest, no jakim cudem? No to jest niemożliwe. Jak ja bym grał z takim chłopem, to bym komputer przez okno wyrzucił chyba. Na jakiś cwaniaczek. Dwóch cyborgów się spotkało, nie? Kto kogo ustrzeli? Szybko to się skończyło. Co jest? Co jest? Gdzie są takie tajne przejścia? Trzeba będzie to sprawdzić. Moi kochani. Dobre to było, nie ma co gadać. Czemu on go tak męczy? A, bo on jest takim zwykłym skinkiem, a ten jest coś specjalnego. O, jednak tego! Się okazało, że też ma broń. Raczej broń, emotkę. Aha, i spadł. XD. Ten złoty bananek mi się mega podoba, jeszcze go nie ma odblokowanego, więc jeżeli będzie w sklepie, będziemy polowali. Jeżeli chcielibyśmy mieć takiego złotego banana, łapka w górę. Zobaczymy, ilu nas tutaj jest.
Dobra, udało mu się przeżyć. No i się doigrał. Nie, jak? Co jest? On jest jakimś hakerem chyba, czy coś. No miałeś mega farta, stary. Ale dobiegnie, nie dobiegnie, nie dobiegnie. Dobiegł. Jeszcze go... Ósmy, jeszcze go podciął. Okej. Okay. Oh! Oh! Ale on przejdzie, patrzcie. 3, 2, 1. Wow! Ale to zrobił! Fajny trik, nie wiedziałem o nim. Więc tutaj za ten triczek łapka w górę, koniecznie. Jedna z moich ulubionych map. No i nie trafił, XD. Ej, co jest? Dlaczego tak się stało? Nie no, on... Jak on to robi, że on zawsze jak jest pod mapą, jeszcze wskoczy na mapę? Niemożliwe to jest jakieś. Nie dość, że miał takiego farta, to wszystko później jeszcze zahaca. No. Nie wierzę w to, że można w taki sposób wygrać. Fortnite Love 3? Co to jest za nick? O! Nie wiedziałem, że banan się w ten sposób odbija. Co? Przecież to było 100% zwycięstwo. Te dźwięki z Brawl Stars. Let's go! To Shelly była. A to jest chyba Anita. Nie, to była koletka, się śmieje, wariatka. Dwóch ninjów zostało. Kurigawa Ril. Tak się nazywa chłop. Ładnie to sobie radzi, powiem wam szczerze. Dużo czerwonych już zostało. Jak prawdziwy ninja, co ni? Wow! Co jest? Ale to już były dymesy. Dwa ciastki, solówka na ciastka, widzowie. Który się pokruszy? Wow, ej, on prawie dotknął tego lasera. Oni grają chyba jeszcze na telefonie. M1, M2, M4. Nie wiem, na czym to grali. Nie mam kompletnie pojęcia. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i koniecznie, moi kochani, sprawdźcie ten nowy trik na tajne przejście. Jeżeli uda wam się je odnaleźć, dajcie znać w komentarzu, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!